Jasnogórska Pani, Tyś naszą hetmanką, Polski Tyś królową i najlepszą matką. Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski, niech z miłości Twojej słynie naród polski. Drogie siostry, drodzy bracia, naszej wspólnej Eucharystii słowa podziękowania i powitania za obecność, za przewodniczenie tej mszy świętej kierujemy w stronę księdza biskupa Krzysztofa Zadarki, przewodniczącego Rady do Spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek przy Konferencji Episkopatu Polski. Dziękujemy za tą dzisiejszą obecność. Prosimy o przewodniczenie tej Najświętszej Eucharystii i wygłoszenie Słowa Bożego. Eucharystia wyjątkowa i szczególna, dlatego że dziś u tronu Jasnogórskiej Pani gromadzą się wszyscy kapłani, kierownicy pieszych pielgrzymek zmierzających do tronu Jasnogórskiej Pani. Wyjątkowy czas, który przeżywamy nie tylko w naszej ojczyźnie, ale na całym świecie, czas pandemii koronawirusa wymaga od nas nowych działań, nowych postępowań, nowego spojrzenia na nasze pielgrzymowanie, które nieustannie chcemy, aby trwało. Stąd też nasza tutaj dzisiejsza modlitwa do naszej Jasnogórskiej Pani, aby wyprosiła dla nas łaskę zakończenia tej pandemii koronawirusa, ale także, by oblubienica Ducha Świętego wyprosiła dla nas światło i dary Ducha Świętego, kiedy będziemy zastanawiać się, w jaki sposób w tym roku przeprowadzić piesze pielgrzymki. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Tu na Jasnej Górze pielgrzymi od lat, od wieków przychodzili do Matki Bożej i prosili ją nie tylko o cuda, o nadzwyczajną interwencję Boga, o jej wstawiennictwo u Syna, ale prosili również i o to, aby zrozumieć przykazania Pana, aby zrozumieć Ewangelię, aby w ten sposób dotknąć tajemnicy boskiej miłości. Jesteśmy w tym okresie, zwłaszcza teraz w maju, wpatrzeni w postać dwóch największych pielgrzymów, którzy tu pielgrzymowali i którzy tutaj z tej ambony, z tych wałów, z klasztoru jasnogórskiego uczyli nas, co to znaczy przykazanie Boże. Jan Paweł II, święty, i kardynał Stefan Wyszyński, wkrótce ogłoszony błogosławionym, stali się dla naszego narodu najwybitniejszymi nauczycielami, co to znaczy przykazanie Boże. Tutaj, przybywając do Matki Bożej, zwłaszcza w tych okolicznościach, w tym roku, w wyjątkowych okolicznościach rocznic i beatyfikacji, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile zrozumieliśmy ich nauki, na ile zrozumieliśmy ich gesty, zwłaszcza ich niezwykłe zatopienie w modlitwie, tu przed tym cudownym wizerunkiem. Te znane gesty, te znane nam, utrwalone na zdjęciach, ale również te, o których nie wiemy, o których być może niektórzy, tylko ojcowie Paulini mogą zaświadczyć, jak wyglądała modlitwa nauczyciela przykazania tu na Jasnej Górze. Nauczyciela Jana Pawła II i nauczyciela błogosławionego wkrótce kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to o tyle ważne, że za chwilę po naszym spotkaniu rozjedziemy się do naszych diecezji, do naszych parafii, do naszych pielgrzymów, którzy będą czekać na nasze słowo. Na słowo, które ma być zachętą, a jednocześnie gwarancją pewności, że musimy tutaj przyjść, powinniśmy tutaj przyjść i możemy tutaj przyjść. Bo tak zawsze było w historii naszego narodu. Ojcowie Paulini dostarczają aż nadto świadectw, dowodów, że przez te wieki, zwłaszcza wtedy, kiedy było bardzo trudno, bardzo ciężko i ciemno, pielgrzymi przybywali na Jasną Górę i otrzymywali to, co każdy pielgrzym otrzymuje. Przebaczenia grzechów, pojednanie z Bogiem i lekcje, nauki, Ewangelii, przykazania Bożego,
Wyjeżdżając z tego świętego miejsca, nie tylko umocnieni dla samych siebie, ale dla swoich najbliższych, tworząc w ten sposób wspólnotę swoich najbliższych parafii, ale również całego naszego narodu. Takie jest nasze dzisiejsze powołanie. Módlmy się więc dzisiaj za wstawiennictwem świętego Macieja, tego, który został wybrany, który z pewnością przed tym wyborem się tego kompletnie nie spodziewał, na którego spojrzał Jezus Chrystus, który otrzymał dary Ducha Świętego i który poszedł głosić Ewangelię w bardzo trudnym, kryzysowym momencie Kościoła. Módlmy się dzisiaj za wstawiennictwem Matki Najświętszej Królowej Polski, żebyśmy zawieźli do swoich domów Słowo Boga. Słowo, które jest świadectwem, że Jezus Chrystus jest zmartwychwstały. Ten, który nas przeprowadzał przez wieki, od kiedy istnieje Kościół w Polsce, za wstawiennictwem naszej Matki, która uczyła Jego Ewangelii. Przeprowadzał nas przez najtrudniejsze chwile i dzisiaj też nas przeprowadzi. Nie bagatelizując, nie ignorując wszystkich potencjalnych zagrożeń i trudności, a jednocześnie pokładając całą ufność w Bogu. On chce zbudować z nami, nawet jeśli jest kryzys, wspólnotę Kościoła, w której będziemy dostrzegać, uwielbiać naszego Pana Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego. W ten sposób jesteśmy Kościołem. Święty Boże, święty mocy, święty Panie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocy, święty z Jasnej Góry zabieramy nauki dwóch największych pielgrzymów, dwóch największych nauczycieli, czym jest Ewangelia i kim jest Matka Boża Królowa Polski. Miejmy w sercu wielką miłość do nich, do Jana Pawła II, do kardynała Wyszyńskiego. Umiejmy o tym też świadczyć i robmy to z radością, o którą dzisiaj Chrystus tak prosił Ojca, żeby ona była w naszych sercach. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.